10 września wspominamy błogosławionego Ogleriusza, opata. Ogleriusz pochodził z Trino, małego miasteczka położonego w pobliżu Vercelli. Urodził się on około roku 1145. Wstąpił do cystersów w Locedio. Widzimy go, jak towarzyszy opatowi Piotrowi, gdy ten na życzenie papieża usiłuje doprowadzić do pokoju między zwaśnionymi miastami północnych Włoch. Celestyn III powierzył im ponadto głoszenie krucjaty. W roku 1205 Ogleriusz objął rządy w Locedio jako opat. Tam też zmarł w opinii świętości 10 września 1214 roku, a jego kult Pius IX zaaprobował w roku 1875. Ogleriusz pozostawił po sobie dwa dzieła: traktat poświęcony świętej Bożej Rodzicielce oraz komentarz do Ewangelii o Ciele Pańskim. Wywarły one znaczny wpływ na rozwój mariologii, ascetyki i mistyki. Módlmy się. Boże, Ty dałeś błogosławionemu Ogleriuszowi żywe umiłowanie słowa Zbawiciela. Spraw, abyśmy za Jego przykładem miłowali Chrystusa bez miary, do Niego doszli i z Nim królowali, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl